Hej! Hejo! Cześć! Hej! Hejo! Cześć! Cześć! Tu? Kulturki? Kulturki. Hej! Czyli? Hejo! Cześć! Kulturki, kulturki! Czyli Ola. Hej! Cześć! Cześć! I tu kulturki, kulturki. Ola, Maja. I? Mama. Mama. Hej, heja, heja. Dobra. Kulturki, kulturki, Ola, Maja i Mama. Maja, błagam cię. Takie mamy podsumowanie. Maja nam wraca na jakąś raperkę, hip-hoperkę? Tak? I afternoon. Maja tak, szkoda, że nie widzicie, tak wymachuje palcami, jak profesjonalna hip-hoperka. Tak, ja nawet nie wiem, czy takie słowo istnieje, oni tak nie, oni tak nie robią. Palcami, ale inaczej niż Maja. No dobrze, Ola, ale robią. Nieprawda, ja też tak nie, robię, bo Maja, ona leży. Robi źle. Maja, ona oglądała się hip-hopowych bitew i wie, jak niektórzy robią. I Maja niektórzy się podoba. Zaczynamy? Tak. Kulturki! Kulturki! O jakiej książce dzisiaj porozmawiamy, dziewczyny? Charlie i Fabryka Czekolady. Tak, Charlie i Fabryka Czekolady, lektura dla czwartej klasy. Lektura! Ja ją bardzo dobrze znam. Ale tak, zaraz się przekonamy. Taki. Wiecie, ja pierwsze co pamiętam to jest film. Ja też film. Film też? Nie wiedziałam, że pierwsza książka. Oglądaliście film? No tak, mamo, przecież... No, tak. Trzy razy. Tak, mamo, mamo. Trzy razy. Mamo, co ty wygadujesz? No właśnie zapomniałam. Trzy razy go. Trzy razy? Serio? No, ja tak ja mało? Jak tam wciągnęłaś na Netflix, to sobie trzy razy. No ja sobie obejrzałam trzy razy, a myśmy jeszcze w szkole oglądali tysiące razy. Będziemy nawet ciekawi, jakie są różnice między Ale książką. Nie, tylko też film. Kulturki, kulturki są od książek. Ale od filmów też mogą być. Tak. Kultura to też od film. Dzisiaj właśnie. Od Maja, ty już mówimy. Wiele razy to proponowałaś, jakoś nam nie wychodzi, więc... nie róbmy tego. No w sumie... Nie deklarujmy się. Na razie rozmawiamy o książkach i to jest tyle. A potem o Henryku. Ale akurat to jest taka książka, która ma również... Film. Bardzo podobny. Na podstawie której został nagrany film. A jak się nazywa taki film, który został podstawie na... Też czarny. Fabularny. Książki? Tak, fabularny. Charlie ale nie zawsze i jest to Fabryka Czekolady. Ale to się nazywa, wiecie jak? To się jest nazywa... Animowany. A, da... Mowa. Ptacja. Nie animowany. A tak, adaptacja filmowa. I co to jest animowany film, dziewczyny? Z takimi obrazeczkami. No właśnie, taki z obrazeczkami. Bardzo podobnymi ludźmi. Tak, taki, że ludzie... Rysowany. Właśnie, rysowany, ale to są prawdziwi. Takie, że ludzie są bardzo podejrzani na tych obrazeczkach. Nie, są rysowani, animowany. Animacja to znaczy, że oni nie są... To nie są prawdziwi ludzie, którzy to nie jest grają nagrywane. A to dlaczego? To nie jest nagrywane, to jest tak jakby... To jest tak jakby... Tworzone. Tworzone przez... A dlaczego potem napisałem napisy? Coś tam... Że no tylko, coś na co, że gra? Bo są podłożone, no, bo są głosy podkładają głosy aktorzy. Najczęściej. No ja przecież takie ludziki nie mówią zamiast siebie. A, no tak. Ale głosy podkładają bo na przykład aktorzy. Jak jest bajka, Pingwiny z Madagaskaru, no właśnie, to tam jest na przykład ten, Janusz Zadura. Na przykład. Jako Riko. No właśnie. Tak, to bardzo dziwne. To bardzo, tak, to jest animacja. Tam pingwiny z Madagaskaru są narysowane, w sensie są animowane. Narysowane, stworzone jako obrazy, można powiedzieć. Obrazki. Ruchome. I one, to jest animowany film. Ale film Charlie nie i Fabryka Czekolady. Banka. No to się mówi, Maja, film animowany. A. A film fabularny. To jest taki, gdzie gra mama. Taka jakby mama. To są takie, gdzie grają aktorzy. Tam, natomiast to jest jeszcze film, który się nazywa adaptacją. Tak? Czyli jest to zaadaptowana książka. To jest jakby taka inna odmiana książki. To jest, nie, to jest scenariusz, nie, który, scenariusz tego filmu został napisany na podstawie książki. Chodzi o to, że ta książka zaadoptowała ten film. I nie. O to w tym chodzi. Tak, adaptacja, zaadoptowała. Ale to nie jest adopcja, tylko adaptacja. No tak, ale przecież... Adopcja to co innego niż adaptacja. Nie. A tak, adopcja to jest jak dziecko się adoptuje na przykład. Albo zwierzaka. Albo zwierzaka. No właśnie, no przecież mówię. Przygarnia się do rodziny. Adaptacja to jest co, jak... Jak się przygarnia to film. Książka przygarnia do rodziny film. Aha. Bo oni są rodziną. Można powiedzieć, no ale trochę nie o to chodzi. Kiedy scenariusz... Dzielą się chlebem. No ja, proszę cię. To jest takie przystosowanie, tak? Czyli
adaptacja, czyli przystosowanie książki. Ale niektóre do filmy są w ogóle inne. Czyli niektóre filmy i książki. Niektóre tak, no nie zawsze książka się zgadza w 100% z filmem. Już pewnie mieliśmy takie książki, omawialiśmy na podstawie których jest film. Mister, co ja sobie przypominam, to na przykład jest Akademia Pana Kleksa. No. O, ale tam są goli ludzie. Myśmy o tym mówili? Oczywiście, serio. Była Akademia Pana Kleksa. Jakie były jeszcze? Na przykład akurat Pippi Langström nie omawialiśmy, ale też był na przykład film o Pippi Langström, był film o jakichś jeszcze książkach, które czytałyśmy. A nie ma filmu przypadkowego? Ronia. Czej, ale chyba był film. Jest, nie, Dzieci z Bulebyn. Dzieci z Bulebyn. Dzieci z Bulebyn. A jest film o Roni? Tak. Tak. Jest film też Harry Potter, ale chyba Harry'ego Pottera nie omawiałyśmy niestety chyba jeszcze. Nie, no. Jeszcze nie? No bo jest taki dziwny dla mnie. Lat. Tak, film był dla trochę starszych dzieci. Maja, myśmy to chyba czytali, nie pamiętam. A kiedy będziemy czytać inny film? Ale Maja ostatnio też była w kinie na podstawie, na filmie, na podstawie książki, którą czytała. O, i to nie. Jest Szkoła Magiczna Zwierząt. I w ogóle zwierząt. Inna, w ogóle inna. Ale nie omawiałyśmy jeszcze tej książki, więc na razie nie będziemy Wam nic zdradzać. No, taka... Ale może kiedyś nam się przytrafi, że omówimy. Prawda, Maja? Może kiedyś się zdecydujesz. Ale to nie będzie dzisiaj. Jeszcze chyba Kapelusz za 100 tysięcy był. O, tak. To ten były film? Filmy. Kapelusz za 100 tysięcy był film? Nie pamiętam, czy był film. Chyba był. Mama powiedziała, ale że na był pewno jakiś serial. Stawiam na Tolka Banana. Tam, na pewno było do przerwy 01. Nie pamiętam, ale na pewno jeszcze sporo z tych książek, które czytaliśmy, było zaadaptowane. No dobra, już koniec tej dyskusji. Przejdźmy do Charlie'ego i do książki pod tytułem Charlie i Fabryka Czekolady. Autorstwa? Roald Dahl. No to zacznijmy. Bohaterowie, to jest w ogóle super smaczny tytuł. Fabryka czekolady. Ojku, aż się rozmarzyło. Aż mnie nie lubię. Wiecie, że ja lubię czekoladę. Kocham czekoladę. Ola właśnie zjadła dwa kubki jakiegoś budynio pochodnego deseru, który sobie przygotowała. I chyba ma dość czekolady. Budynio podobne, bo nie w brzuchu. Tak, a wcześniej zjadła jeszcze pucharek lodów karmelowych, które same robiłyśmy. Nawet mi nie przypominaj. Nie z Olą nie robiłaś, tylko ze mną. No dobra, to opowiadamy. Pan Willy Wonka. Tak. Kim był pan Willy Wonka? On zarządzał fabryką. Fabryką. Zarządzał. Był zwykły. Szefem fabryki. Tak, szef. Umpalumpasy. A kto to są umpa? To były takie umpalumpasy. Małe bardzo człowieczki, których on spotkał w wyprawie. Umpalumpan. Gdzie? Nie, Umpalumpan. I po prostu Willy Wonka. Nie są tacy mali. Willy Wonka. Maja, tam... jak pokazujesz, to nie widać. Wiem, ale oni są bardzo mali. A to określi tak mniej więcej, ile mają. Także tak, no nie wiem, tak Tak do kolan. Ale tam było powiedziane, dorosłemu człowiekowi sięgają do kolan. Do kolan? Tacy mali ludzie? Dorosłemu człowiekowi, mamo. No, to mnie również, no dobra. Patrz, o tak. Ale to tacy mali? Tak, gdzieś są. Ale to jak oni? No dlatego, że... Oni wyglądają jak ludzie, czy nie? Wyglądają, a jakże jak ludzie. Tak, ale nie mówią jak ludzie. Mówią jak ludzie. Znaczy, ale mówią, co, oni pracują? Takie, tak, pracują, ale oni lubią pana Łąkę i jakby lubią pracować w tej fabryce. Ale to w tej fabryce te maszyny są takie małe, że ci... Nie, oni tam są ogromne i oni co... Zależy. W książce było powiedziane, że nie wszystkie były ogromne. No nie wszystkie, Maja, ale... To jest na podstawie książki, nie filmu, bo opowiadam o książce. Ale tylko powiem, że umpalumpasy... Umpalumpasi. Umpalumpasy, ja mogę mówić umpalumpasy. No, dobra, nic to oni mieli takie specyficzne stroje. Takie specjalne dla nich, takie robocze i śpiewali piosenki. Dobra, ja powiem. Umpalumpasi, umpalumpasi, czy jak się mają upiera umpalumpasy, nosili stroje z liści. Przynajmniej tak to było powiedziane w książce. Ale z liści? Nosili, kobiety nosiły stroje z liści, a mężczyźni nosili skóry jelenia. Maja, możesz wziąć moją książkę i zobaczyć. A dzieci... A czyli co, w filmie było inaczej? W filmie było zupełnie inaczej niż w książce. Bo w książce właśnie mieli takie ubrania, takie dżunglowe, a w filmie zupełnie zmienili. A,
No to całkiem inaczej. I w filmie jakby wszyscy ci umpa-lumpasi wyglądali identycznie, a w książce byli bardzo różni. Czyli byli tak jakby ludźmi, tylko mniejszymi. Tak, z jakby z innymi. No dobra, to ja teraz czekam na pozostałych bohaterów. Ja mogę powiedzieć? Jeszcze był tata Charlie'ego, mama Charlie'ego, babcia Charlie'ego, dziadek Charlie'ego, dziadek Joe Charlie'ego i babcia Charlie'ego. Nie, to była babcia Georgina, dziadek George, babcia John Spina, czy jakoś tak? Josephine? Nie. Josephine? Ale na dziadek Joe. Powiedzcie, kto był głównym bohaterem tej książki? No Charlie, fabryka czekolady. No właśnie, Charlie Bucket. Charlie jest w tytule. Byli jego rodzice, tak. Byli jego dziadkowie. Rodzina. Ogólnie jego rodzina. Ale były też jeszcze inne dzieciaki. I jeden taki dzieciak lubił grać na komputerze. A możemy powiedzieć, jaką się nazywał? Pamiętasz może, jaką się nazywał Maja? Jaką się nazywał? No, chłopiec. Jak się nazywał ten chłopiec? Mike TV. Mike TV? No bo on bardzo lubił TV. Kochał grać sobie tak? na kit. Tak, to telewizję kochał czy gry? Tak, on, ale on kochał gry, on kochał, miał takie pistolety i on oglądał tak. takie filmy. Trochę grał, trochę oglądał, bo oglądał właśnie filmy gangsterskie i przy tym strzelał w telewizor z zabawkowymi pistoletami. Aha. No nie dobra. Prawdziwymi. Bardzo ciekawy Ale bohater. Robiły straszny huk. Bardzo ciekawy bohater. I też była taka dziewczynka, która chyba lubiła rzucić gumę do rzucia. Była też właśnie Violet i miała jakieś bardzo trudne nazwisko, bo jakieś tam 12-literowe, którego się słabo da wymówić. Więc go nie powiem, ale na B. I ona lubiła rzucić gumę. Tak ogólnie. Lubiła żuć gumę. Tak. No, lubiła. I na przykład żuła sobie gumę, powiedzmy. Ale jaką gumę? Balonową? Taką? Tak. Balony puszczała cały czas? Tak, balony i zwykle sobie przyczepiała, nie pamiętam gdzie. Jakby ona żuła gumę, ale balonów nie robiła. Aha. Ale tak ciamkała. Żuła, znaczy się. No dobra, to jeszcze kogo? Mamy dwóch bohaterów, kto jeszcze był? Jest jeszcze Veruca Salt. Mhm. Taka bardzo rozpieszczona przez rodziców, a jej tata ma fabrykę orzeszków. Fabrykę orzeszków? Jakich orzeszków? To chyba takich solonych. A czyli takich arachidów, tak? Tak. A wiecie, że orzeszki arachidowe wcale nie są orzeszkami? Czym są? No nie są orzeszkami. No tak, orzeszki arachidowe to nie są prawdziwe orzeszki. To się tak nazywa. To są jakby nasiona... Fasolki. Nasiona tej... Nasiona fasolki. Strączkowych, no. Tak. Czyli takie bliżej fasolce niż orzeszko. Orzeszki. Tak? A orzeszki gdzie? A jakie prawdziwe orzeszki są? Laskowe. Laskowe, włoskie, nerkowce. A może to były laskowe orzeszki? To były... Może takie laskowe z solą? Nie, chyba nie. Nie? To arachidy z solą często się je właśnie... I pisze się, że to orzeszki. No dobrze, to była ta bohaterka i jeszcze ktoś był? Został jeszcze tylko Augustus Gloop. Gloop? Tak. I co, kim on był Augustus? On ogólnie najbardziej lubił jeść. Po prostu jadł mnóstwo. Aha, no tak, czekoladę też A co, był grubaskiem? Tak. Naprawdę? No, i to nie małym. Co, czyli cały czas jadł? No. No, powiedzmy. Wszystko. Co lubił jeść? No, kiełbachę. Nie! Czy słodycze? Wszystko. Co miał akurat pod ręką. No dobra, to powiedzcie, jak się akcja zaczyna? No, ogólnie, że Willy Wonka postanawia zrobić konkurs taki, że jeżeli ktoś znajdzie złoty kupon, no A gdzie? To wkracza do gry. Ale gdzie złoty kupon znajdzie? Że złote kupony są ukryte w czekoladach. No. Tak jakby pod papierkami i to dzieci, piątka dzieci, jeżeli je znajdzie, czyli to... pięć kuponów. Tak. Tylko na całym świecie. Tak. To właśnie może przyjść do niego, do fabryki i obejrzeć, że zwiedzi to... A jedna osoba dostanie nagrodę specjalną. Aha.
Okej, okay. Ale to piątka dzieci to te dzieci, rozumiem, o których opowiedziałeś, że są bohaterami, ale czy one się znały wcześniej, czy nie? Nie, to były z różnych krajów. No to wspaniale. Z różnych stron świata. No dobrze. Ja dalej nie rozumiem, jak oni rozmawiali, po jakim języku. Po angielsku. No to opowiadajcie w takim razie, no co z tymi kuponami, tak? Wszystkie te dzieci znalazły, rozumiem, kupony. Tak. No i co dalej? No i, potem, weszli do fabryki, no i zwiedzali różne pomieszczenia. Tam każdy gdzieś się zawieruszał. I co, dowiedzieli się, jak się czekolada produkuje? Tak. Nie tylko czekolada. Jakby każdy... Nie tylko czekolada? Co tam się jeszcze produkowało? Też się produkowały inne słodycze. Na przykład cukierki, które są okrągłe, a nie wyglądają. Nie, czekaj! Znaczy? Nie, to były cukierki, które nie są okrągłe, a wyglądają. Tak? Tak. Cukierki, które nie są okrągłe, a wyglądają. I tam była wielka... I to z czego oni robili te słodycze? Ten, ale ten... Ten Willy, no. Ten Wonka to był taki jakby... taki chyba zagadkowy trochę, według mnie. Bo tak miał swoją fabrykę, wiele ludzi lubiło jego czekoladę, ale to... Wiele osób go jednak nie znało, bo miał te w ogóle Wonka. To Willy Wonka w książce i w filmie był zupełnie inaczej przedstawiony, jakby dla mnie. Mhm. Bo w filmie był zrobiony taki... Elegancki. Taki trochę elegancki, taki zagadkowy, tu się pojawiał, tam znikał. A w książce to był, według mnie, jakby w filmie powinni zrobić takie coś w typie Pan Kleks, żeby było jak Willy Wonka. Bo Willy Wonka to był taki właśnie zabawny, chodził wszędzie, tam się spieszył, tam coś tam. A Ola, a ja się pytam, a jakie miał dzieciństwo? Kto? Willy Wonka. W filmie jakby producent filmu sobie wymyślił dzieciństwo, a w ogóle w książce nie było. Nie było nic, tak? Na ten tak, temat. Szkoda. No dobrze, ale mnie teraz interesuje, no po co to wszystko? No bo ogólnie to Willy Wonka jakby dziecko, które miało wygrać ten konkurs, jego taki wewnętrzny w fabryce, no właśnie, miało dostać jego fabrykę. Dlatego, że on już się starzał. Ale nie powiemy, kto dostał fabrykę. Tak, ale nie powiem, że on się starzał. Jakby a, że coraz był starszy, tak? Coraz starszy ten. Ale chory był już, czy co? Nie! Zwykle, no nie wiadomo, kiedy się umrze, nigdy tego nie wiadomo, a on nie miał swojego potomstwa, więc postanowił... Nie miał spadkobiercy. Nie miał zwykłego spadkobiercy. I szukał spadkobiercy, bardzo ciekawe. Ale on wcale nie, był taki stary w książce, tylko po prostu tak sobie. No ale szukał spadkobiercy, tak? Pewnie też. Tak, bo jakbym na przykład ja była stara, a nie miałam starych, aby miała ogromną fabrykę, to bym też szukała. Albo bym dała komuś, kogo znam, no nie wiem. No wiadomo. A powiedzcie, co wam się najbardziej podobało w tej książce? No nie wiem. Oprócz dużej ilości czekolady. Cukierki, które nie są gumę okrągłe, do szucia, a wyglądają. Ja lubię. Chciałbyście mieć taką fabrykę słodyczy? Ta. Nie. Ja... Nie? No to Maja, dlaczego chciałabyś mieć? Bo bym mogła mieć tyle czekolady, ile bym chciała. I tam... Maja by jadła czekoladę na śniadanie, na obiad i na kolację. Nie tylko czekoladę, też gumę do szucia. I bym chciała... Chciałaby produkować w środku takie specjalne gumy do szucia dla psów. Bo bym miała psa. Bardzo ciekawe. Specjalną odmianę czekolady, która nie szkodzi psom. Słuchacze, którzy mają psy, odezwijcie się, czy wasze psy chciałyby rzuć gumę? Żeby Maja wiedziała, czy jej grupa docelowa jest duża, mała. Ale nie. Czy warto produkować gumę do rzucia dla psów? Nie, ale mój pies by żuł. Aha, tylko twój. No nie wiem. No, do tego całej fabryki potrzeba. A Ola powiedziała, że nie chciałaby mieć takiej fabryki. Dlaczego? Bo by była gruba. Bo pierwsza lepsza osoba, jakby wcale nie byłoby powiedziane, że pierwsza lepsza osoba dobrze by prowadziła taką fabrykę. Nie mogłabym być takim szczęściarą. A myślisz, że to jest trudne? Prowadzić fabrykę? No tak! Szczególnie jak masz zapanować nad umpasami, które pewnie zrobią bunt. I trzecią wojnę światową w takim wypadku. Myślisz, że jakiś strajk? Tak. Wiecie, co to jest strajk? Tak. Ja mogę powiedzieć? No. Strajk to takie coś, taki bunt. W tym buntku, że wszyscy tak się kłócą i to takie jakby nie chcesz... Nie w przypadku politycznym jest tak, że zwykle jest rząd
I ludzie się buntują, bo może jakby no nie to jest strajk raczej. Strajk to jest strajk będzie takie to jest firmie, wojna domowa. Tak? Nie, strajk to jest na przykład, że jeżeli jest powiedzmy, ale może być też na przykład w szkole, że jest szkoła i po prostu powiedzmy ma być 5 testów dziennie, no to dzieci strajkują, mówią nie będzie testów i się nie i w ogóle nie podchodzą tam. I idą na wagary. Tak samo jest właśnie, jak jest strajk w firmie, to wtedy pracownicy mówią nie. Dopóki nie spełnicie naszych żądań, na przykład większej wypłaty, podwyżki, no to nie będziemy pracować. A jest jeszcze taki specyficzny bardzo typ strajku, się nazywa strajk włoski. Wiecie, co to znaczy? Dlaczego? Że jest Napoleon. Dlaczego akurat Napoleon? No strajk bo włoski. Włoszech. Nie wiem. Przecież Napoleon z Francji był. No dobra, to nie pasuje dobra. Trochę. Wtedy Włochy były tak jakby częścią Francji. Ale to nie o to chodzi. Strajk włoski polega na tym, że pracownicy, którzy jakby podchodzą do tego strajku, są uczestnikami strajku, robią wszystko strasznie wolno po to, żeby zdenerwować klientów, czyli zdenerwować odbiorcę, czyli na przykład, że pół godziny pakuje torbę. O, na przykład tak, w sklepie, tak? Że będzie tak po prostu wszystko robił wolno. Na przykład jak coś jedzie przez kasę, to on będzie po prostu tak wszystko oglądał, sprawdzał i tak dalej. Albo na przykład na lotnisku, jak jest strajk włoski, tak samo. Wszyscy wszystko robią tak 4 razy wolniej. Tak jakbyśmy nagrywały ten podcast i miałobyśmy strajk włoski. A wiesz, mamo, my raz oląskałyśmy bardzo zwykle naszego podcastu tak zwykle zwolnionego. No to właśnie. To takie, było takie oroni i a szybki to był w ogóle jak chiński, a jak wolny to było takie taronia, tak. Córka zbójnika. No i właśnie tak jak mówicie w takim zwolnionym tempie. Już jakby już jest to, co powiedzą. To jest tak zwany strajk włoski. Ale no a dobrze. Po co się robi ten strajk, mama? No po co? Po co ludzie robią strajk, żeby wywalczyć coś, tak? Czyli żeby... Podwyżka! Na przykład podwyżka. Jak na przykład właściciele, albo coś się dzieje złego w jakiejś firmie, czyli są jakieś takie negatywne rzeczy się dzieją i chcą, na przykład jest zły szef, o. I wszyscy by chcieli, żeby tego szefa zwolnić i że już nie chcą z nim pracować. Strajk! A na przykład szefostwo te, takie główne, tak? Prezes jakiś, nie chce go zwolnić, bo oni mówią, nie będziemy pracować, robimy strajk. Tak, włoski. I się umawiają. Włoski robią. Tak. I właśnie dlatego. No w Polsce były takie nietypowe strajki. Pamiętacie, jak czytałyście o PRL-u? Tak, w latach 80. No to tam były takie nietypowe strajki, bo to były takie strajki, które niby były w firmie, ale one były w firmach, które były zarządzane przez państwo, więc przez jednocześnie... Przez państwo. Może nie, przez państwo, ale państwo było PRL. Pod zaborami. Jakimi zaborami? To był PRL. Jezu, to był PRL, czyli zwykle Rosja w czystej postaci. Związek Radziecki. I tamte strajki, one miały jakby podwójny taki charakter, bo nie dość, że to było jakby... pracownicze, to jeszcze miały taki charakter państwowy, tak, że to było sprzeciwienie się też temu, jak działa państwo. Jak działa Rosja i Rzeczpospolita. Że chodziło o to, żeby pracownicy też mieli jakieś prawa. Bo wtedy... Jeju, mamo, tej związki zawodowe na przykład. Lekcje o polityce. No dobrze, ale kończmy o strajkach. Tu był Charlie Fabryka Czekolady. Co wam się jeszcze podobało w tej książce? No wszystko. No wszystko. No, no ale cukierki były naprawdę bardzo ciekawą rzeczą. Cukierki, które nie są okrągłe, a czy wyglądają. Jest ta książka zabawna trochę? Bohaterowie byli tacy całkiem spoko, oprócz Charlie'ego. Dlaczego? Bo ja go nie lubiłam od początku. A dlaczego ci się Charlie nie podobał? Bo był jakiś dziwny. Tak po prostu, jakby to nazwać, taki grzeczniutki, taki niby tutaj jestem grzeczniutki, a potem taki me. Totalnie nie rozumiem, o co chodzi. Mamo, ale nie muszę wszystkiego rozumieć. Sobie, musisz sobie zrobić słownik z dziecięcego na polski. Tak, właśnie. To musicie mi zrobić. Komu byście poleciły tę książkę? Ja wiem, że tu nie ma co polecać, bo to lektura szkolna, ale nie wszyscy tą lekturę czytają. Dziewczyny, komu by się poleciły w takim razie tą książkę? No nie wiem, wszystkim ludziom na świecie na pewno by się przydała dawka czekolady. No czekolada by się na pewno przydała każdemu. A książka Charlie i Fabryka Czekolady? Chyba też. No tak dzieciom tak? Od 7
sześciu... Nie, od siedmiu lat do 107 lat. Dlaczego? Dlaczego? Bo każdemu by się przydała dawka czekolady. Nie, dlatego, że właśnie widzę tam ten rok na jednej grze, więc myślę, że Charlie Tell był tak inspirujący. Aha. Może lepiej od 6 do 106 lat. Nie. Może by jakiegoś takiego dziadka, który by przeczytał taką książkę, to by go zainspirowało. O, nie ma spadkobiercy? Ogłoszę konkurs na bycie moim spadkobiercą. Bo mam dużo pieniędzy, jestem bogaty, bogaty. Albo nie, Lewandowski nie ma spadkobiercy i potem... Ma, akurat Robert Lewandowski ma spadkobierców, bo ma dwie córki. Zapomniałeś się o tym. Naprawdę? Naprawdę. Ale nie, ale jakby nie miał, to by dzwonił. Ten, kto będzie miał piłkę spompowaną i w środku będzie miał kauczuka, to wtedy dostanie moją fabrykę piłki nożnej i będzie taki sławny jak ja. Nie sądzę, żeby córki Roberta Lewandowskiego słuchały naszego podcastu, ale dziewczęta, nie obraźcie się, że Maja tutaj kombinuje, jak was wysiudać ze spadku tatusia. Ogólnie mówię tak, jakby coś, ja nie lubię piłki nożnej, więc... Także Maja i tak nie weźmie udziału w tym konkursie, nie przejmujcie się, dziewczyny. Ten, kto teraz to słucha, nie jest córką lub synem Lewandowskiego. Ale on ma tylko córki. Maja, no przestań! Tak. Ja cię mam, że on ma 5 córek i 5 synów. Maja, w jakim ty wieku żyjesz? Maja, coś tutaj, powiem to w języku sztucznej inteligencji, halucynuje. Co znaczy halucynuje? No, że sobie zmyślasz. Zmyślasz. Sztuczna inteligencja, jak nie wie, co odpowiedzieć, w sensie nie ma zasobów, na podstawie których mogłaby odpowiedzieć prawdę, to wymyśla. Czyli mówi się, że to są halucynacje. Czyli tak jak Maja. Tak. Jestem sztuczną inteligencją. Maja często halucynuje. No dobrze. Skończmy ten odcinek, moje drogie, bo zbliża się już niebezpieczna granica, zbliżyła się 30 minut. Już niebezpieczny Kendrick. Tak, się szykuje. Chyba dziewczyny zjadły za dużo czekolady. Jak fajnie. Życzymy wam, nasi drodzy słuchacze, smacznych szczęścia i mądrości. Bo dzisiaj są wasze urodziny. Zdrowia, zjedźcie cześć, sobie deser z dużą ilością czekolady. Czekolady. I pomyślcie, albo nie. I przeczytajcie przy tym książkę Charlie i Fabryka Czekolady. Charlie i Fabryka Czekolady. Trzymajcie się. Pa, pa. I Fabryka Czekolady.